Poświęćmy kilka dni na wspominanie komunikatów radia Erewań. W Związku Radzieckim, podobnie jak na całym świecie, zdarzały się wypadki, ale w Związku Radzieckim z reguły ich nie ujawniano, nie opisywano w prasie, nie mówiono o nich w radiu i w telewizji. W 1968 roku, podczas patrolu wybrzeży amerykańskich, zatonęła radziecka łódź podwodna K-129. Słuchacze zapytują czy to prawda że radzieckie łodzie podwodne osiągnęły rekord zanurzenia Radio Erewań odpowiada Tak to prawda Jedna zeszła pod wodę w 1968 roku i pozostaje w zanurzeniu już kilkadziesiąt lat A co by się stało gdyby na Sacharze wprowadzić komunizm